Zapraszamy do obejrzenia skrótu wydarzeń zrealizowanych w lipcu przez nasz powiat, które dotyczą m.in. dofinansowań rządowych i dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla powiatu kozińskiego oraz wydarzeń sportowych, kulturalnych i patriotycznych, które odbyły się w tym czasie na terenie powiatu. 2 lipca w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczone zostały promesy potwierdzające dofinansowanie z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych dla powiatu kozienickiego i wszystkich gmin powiatu. W spotkaniu uczestniczyli senator RP Stanisław Karczewski, posłowie na Sejm RP Marek Suski, Agnieszka Górska i Andrzej Kosztowniak. Powiat kozienicki reprezentowali starosta kozienicki Krzysztof Wolski, członkowie zarządu powiatu Marek Kucharski i Emanuel Zawodnik oraz radna Rady Powiatu Lidia Ligorowska. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele władz wszystkich gmin powiatu. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowaniem objęty został zarówno powiat kozienicki, jak również każda z 7 gmin powiatu. Łącznie wynosi ono ponad 74 miliony złotych. 3 lipca na terenie skansenu militarnego 1 Armii Wojska Polskiego w Mniszewie zorganizowany został 7 piknik militarny. Tradycyjnie obfitował w interesujące prezentacje i wydarzenia. Jednym z głównych punktów było uroczyste odsłonięcie wystawy poświęconej pułkownikowi Władysławowi Dobrzańskiemu. Od 4 do 7 lipca w Kielcach i Suchedniowie odbywała się 5. finałowa część największego sportowego wydarzenia Olimpiad Specjalnych Polska, 12. ogólnopolskich letnich igrzysk Olimpiad Specjalnych. Ponad 350 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z całego kraju rywalizowało w koszykówce, badmintonie i lekkiej atletyce. W gronie tych wspaniałych sportowców znalazło się także 6 wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Opactwie: Magdalena Czerwiec, Sylwia Smosarska, Paweł Knyć, Sylwester Skwira, Dominik Domeracki i najmłodszy zawodnik igrzysk Igor Krawczyk. Wywalczyli oni 7 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy medal. Gratulujemy! 12 lipca na terenie gminy Garbatka Letnisko zorganizowane zostały obchody upamiętniające 80. rocznicę pacyfikacji Garbatki. Wśród wiązanek złożonych przy pomniku ku czci ofiar Oświęcimia były kwiaty od posłów na Sejm RP Anny Kwiecień, Mirosława Maliszewskiego, wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiła, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, mieszkańców gminy Garbatka Letnisko, samorządu powiatu kozienickiego i gmin Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Kozienice, kombatantów, lasów państwowych, policji, zakładu karnego w Żydkowicach, IPN-u, stowarzyszeń i szkół. Powiat kozienicki na uroczystościach reprezentowali radni Rady Powiatu Kozienickiego Lidia Ligorowska, Waldemar Banaś i Waldemar Witkowski. 13 lipca w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono założenia programu Cyfrowy Powiat, konkursu grantowego dedykowanego wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Powiaty mogą wnioskować o dofinansowanie w kwocie od 100 tysięcy do 350 tysięcy złotych. Program ten będzie realizowany w ramach wsparcia samorządów w procesie cyfryzacji i wzmocnienia kompetencji w zakresie zdalnej obsługi interesantów. Powiat kozienicki reprezentował starosta Krzysztof Wolski. 14 lipca w Radomiu powiat kozienicki podpisał umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice Holendry Piotrkowskie, długość 562 metry, powiat otrzymał 250 tysięcy złotych. Powiat kozieński reprezentowali Małgorzata Bebelska, wicestarosta, Marek Kucharski, członek zarządu oraz Kamil Banaś, skarbnik powiatu. W imieniu zarządu województwa mazowieckiego umowę podpisał Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. W ramach 3. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład powiat kozienicki otrzymał łącznie ponad 23,5 miliona złotych na inwestycje budowlane, drogowe, sportowe. 3. edycja rządowego programu jest skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Dzięki rządowemu dofinansowaniu powiat kozienicki ma szansę na szybki rozwój. 15 lipca w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody Święta Policji.
W zbiórce wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów powiatu kozińskiego i gmin powiatu, instytucji, przedsiębiorstw, inspekcji służb mundurowych z terenu powiatu. Podczas spotkania nominacje na wyższe stopnie otrzymało 56 policjantów. Został także odczytany list okolicznościowy starosty kozińskiego Krzysztofa Wolskiego. Wręczono również medale z okazji 30-lecia NSZZ policjantów. 22 lipca w Radomiu powiat kozienicki podpisał umowę o udzielenie dotacji w wysokości 1 860 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice-Holendry-Piotrkowskie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Ze strony powiatu kozienickiego umowy podpisali Krzysztof Wolski, starosta kozienicki, Małgorzata Bebelska, wicestarosta, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu kozienickiego Kamila Banasia. Urząd Marszałkowski reprezentowali Rafał Rajkowski, wicemarszałek, Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Leszek Przybytniak, radny sejmiku Województwa Mazowieckiego. 23 i 24 lipca na terenie gminy Garbatka-Letnisko odbyła się 39. już edycja festynu rodzinnego Dni Garbatki. Tradycyjnie obfitował on w wiele atrakcji. 23 lipca wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz wspólnie z senatorem RP Stanisławem Karczewskim, starostą kozienickim Krzysztofem Wolskim oraz przewodniczącym Rady Gminy Garbatka-Letnisko Włodzimierzem Mazurem dokonała oficjalnego otwarcia festynu oraz powitała zgromadzonych gości. Wójt zaprezentowała również nowe logo gminy autorstwa Jacka Sitarskiego, które zostało wyłonione w drodze konkursu. Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom zawodów wędkarskich, które stanowią nieodłączną część festynu. Wyjątkowym punktem 39 Dni Garbatki był występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Ira, natomiast na zakończenie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na dyskotekę pod gwiazdami. W dniach 29 i 30 lipca w Woli Klasztornej odbyła się jubileuszowa 10. edycja pikniku stolarskiego. Pomysłodawczynią i organizatorką przedsięwzięcia jest Aneta Krzyżak, profesor Lotniczej Akademii Wojskowej, artystka, pasjonatka stolarstwa tradycyjnego. W pikniku wzięło udział ponad 40 uczestników, którzy w tym roku próbowali siły swoich rąk w takich technikach jak stolarstwo tradycyjne, garncarstwo i wikliniarstwo. Tegoroczny piknik stolarski zakończył się kiermaszem, podczas którego wystawione zostały m.in. prace powstałe w trakcie wydarzenia. 30 lipca na terenie zespołu szkół nr 1 w Koźnicach odbył się piknik z produktem polskim, zorganizowany w ramach 7. edycji konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich Bitwa Regionów. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością senator RP Stanisław Karczewski, posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska, Marek Suski, Dariusz Bąk i Andrzej Kosztowniak oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak. W powiecie kozienickim do pierwszego etapu przystąpiło 12 kół gospodyń wiejskich, w tym jedno stowarzyszenie. Wszyscy uczestnicy przygotowali po jednej potrawie, którą oceniała komisja konkursowa. Najwyżej oceniane zostało danie przygotowane przez koło gospodyń wiejskich Aktywne Kobiety z Chmielewa. Na drugim miejscu znalazło się koło gospodyń wiejskich Głowaczowianki z Głowaczowa. Trzecie miejsce komisja przyznała kołu gospodyń wiejskich w Świerżach Górnych. Starosta kozienicki Krzysztof Wolski wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierzem Stysiakiem wręczyli pozostałym 9 kołom gospodyń wiejskich wyróżnienia w postaci czeków na kwotę 300 zł, które ufundowane zostały przez powiat kozienicki. Organizatorami przedsięwzięcia byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorami byli Powiat Kozienicki, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka. Partnerami wydarzenia byli Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. oraz Agro Ubezpieczenia. 30 lipca na terenie powiatu kozienickiego rozegrany został 4. etap 65. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza. Zwycięzcą etapu kozienickiego został Holender Jesper Rasch. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Marceli Bogusławski. Zwycięzcą memoriału Janusza Stąpura został Patryk Haller. Natomiast zwycięzcą memoriału Marka Łuczyńskiego został Szymon Krawczyk.
Puchary starosty Kozińskiego Krzysztofa Wolskiego wręczyła wicestarosta powiatu Małgorzata Bebelska. Szczegółowe informacje na temat powyższych wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Można je znaleźć również w relacjach telewizji Nasz Powiat na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie YouTube.